Byłam na Erasmusie na Kingston University pod Londynem. Kingston University nie oferuje informatyki jako takiej. Ma zajęcia bardziej sprofilowane na różnych kierunkach, na przykład UX Design czy Game Development, i w ramach tych kierunków chodziłam po prostu na wybrane zajęcia, żeby odpowiedzieć na ten program tutaj na polsko-japońskiej. Zajęcia miałam z Machine Learning and Artificial Intelligence, właśnie z Game Development, UX Design z kierunku o tej samej nazwie, IT and Entrepreneurship z takich studiów bardziej już consultingowych i jeszcze Data Management and Governance, które pokrywały zarówno bezpieczeństwo, jak i też zarządzanie danymi w różnych kontekstach. Studia magisterskie mają trochę inną formułę niż te studia pierwszego stopnia. Zajęcia są tylko w określonych tygodniach, bo nie ma żadnych egzaminów dla magisterskich studiów. Są tylko projekty. I przypominają one takie projekty, które potem można włożyć do portfolio i przedstawić potencjalnemu pracodawcy. Każdy student Kingston również ma profil na platformie OSIS. Tam też można składać podanie o Kingston Award. Jest to nagroda przyznawana dla studentów, którzy wykazali się zaangażowaniem pozaakademickim. Brałam udział w biegu London Landmarks Half Marathon. Jest to półmaraton londyński, gdzie biega się wśród największych zabytków Londynu. W tym roku z uwagi na pandemię zmieniono trochę formułę tego biegu, także każdy biegł w swojej okolicy i miał za zadanie zrobić sobie zdjęcie z jakąś lokalną atrakcją. W moim przypadku był to kamień koronny pierwszych królów angielskich, który znajduje się w Kingston. Też w ramach tego biegu zorganizowałam zbiórkę fundraisingową dla organizacji charytatywnej Independent Age. Jest to organizacja, która wspiera osoby starsze na terenie całej Wielkiej Brytanii. Oprócz samego biegu założyłam też stowarzyszenie polskie, Polish Society na Kingston. Organizowaliśmy wydarzenia, które miały trochę zapoznać ludzi z naszą kulturą polską. Ja też dołączyłam do Stowarzyszenia Matematyków. Byłam też w stowarzyszeniu takim biegackim, to się nazywa Running and Athletics Society, i oni pomagają też lekkoatletom. A o samych stowarzyszeniach dowiedziałam się na początku, bo w tym pierwszym tygodniu na Kingston, jak jest tydzień zapoznawczy, tam organizują jakieś imprezy, wydarzenia i jest też taki wielki targ stowarzyszeń. Też jak byłam na Kingston, dowiedziałam się o takiej platformie Eventbrite. Tam jest dużo ogłoszeń o różnych wydarzeniach, warsztatach, konferencjach. Tam znalazłam konferencję Microsoftu, Microsoft Ignite the Tour. Oprócz konferencji Microsoftu uczestniczyłam też jeszcze w dwóch konferencjach organizowanych przez polskie stowarzyszenia na uniwersytetach londyńskich, London School of Economics i University College London. Poruszały temat zmiany klimatu, sztucznej inteligencji, ale też i zakładania startupów, polskiej działalności na rynku międzynarodowym.